etapie życia, że na pewno z teatru nie zrezygnuję. To jest mój zawód wyuczony, jakby film i serial jest jakimś tam dodatkiem, prawda? Zdarza się raz na jakiś czas. Znaczy to też zależy pewnie od propozycji, czy od tego, jak wybierasz poszczególne role. Więc gdyby się przystawiła lufę do skronika za wybierać, byłoby bardzo ciężko, ale pewnie bym poszedł w muzykę, tak jak Wojtek wcześniej powiedział, wiesz, no to się wiąże jednak, wiesz, my nie mamy po 18 lat i cały świat przed nami, pewnie nie trzymamy rodziny na utrzymanie, więc to jest zupełnie co innego, to jak Wojtek powiedział wcześniej, każdy z nas ma swoją pracę i się utrzymuje z czegoś zupełnie innego, a koncertowanie zespół jest rzeczą bardzo ważną, ale jeżeli mówicie o takim zarabianiu i życiu z muzyki, no to w tej chwili jest to dla nas, powiedzmy, jakiś tam zastrzyk finansowy, prawda? W momencie, kiedy koncertujemy. A tak, w tej chwili, gdybyśmy mieli zostawić wszystko, postawić na kartę, to na pewno byśmy się z tego nie trzymali. To nie takie w tym kraju. To nie mnie to ceniać, wiesz, ja ocenę mojej osoby pozostawiam jakby innym. Pozostawiam jakby innym. Spotykam się z różnymi opiniami, także wiesz, jedni mówią, wiesz, rzuć film, czy tam teatr, zostań, rób raczej muzykę, drugi powie, po co się drzesz. To jest takie fajne powiedzenie a propos tego. Wiesz, to wiadomo, że każdy będzie, wiesz, się też nauczyłem żyć z tym, że gdzieś tam cały czas jestem oceniany. Oczywiście, jeżeli chodzi o Berczy, to jest wokalista zespołu Koczyński. No, zawsze będę oceniany, ale właśnie każdy ma prawo do swojego własnego zdania, bo w końcu oprócz tego, że robimy to dla siebie i robimy muzykę, którą kochamy, z drugiej strony się nią dzielimy, więc też zdajemy sobie sprawę, że każdy ma prawo to oceniać. Jeden ci powie, że jest super zespół, fantastyczny, fenomenalny. A drugi ci powie, Boże, tego gówna rzeczy nie słyszałem. No to jest naturalne przecież. Nie pewnie, że tak. Rób ktoś za dużo czasu za temu poświęcić. Dokładnie, nie skupiać się na tym. Strony. Nie skupiać się na tym, wiesz, bo to po jakich gramach. To strata czasu, mamy ważniejsze sprawy na głowie, niż zastanawianie się nad tym, co na nasz temat sądzą. Robimy z tym, przecież nikt ci nie każe przychodzić na nasze koncerty. Przecież no proste. Nam się wydaje, że każdy ma chyba ważniejsze zadania niż zajmować się czymś. Świat ma więcej problemów. A tak odnośnie jeszcze zespołu, dlaczego tak mało gra się po polsku? Właśnie więcej jest jasnych jednak piosenek. Powiem ci tak, że jakby danie zadaje się nam za każdym razem, naprawdę każdy kto... Coś w tym jest, czy nie? Coś w tym jest, ale no tak w końcu stwierdziłem, że chyba wymyślę coś takiego fajnego na ten temat. Powiem ci tak, wychodzimy z założenia, że muzyka nie ma granic. Przede wszystkim to jest dla nas jakby pierwsza rzecz, że to nie ma znaczenia, czy gramy po polsku, czy po angielsku. Bo nigdy nie stawiamy sobie takiej bariery, że gramy tylko po angielsku albo tylko po polsku. Natomiast muzyka, na której wyrośliśmy, na której się wychowaliśmy, na której się wzorujemy w jakiś sposób, która na nas wpływa, to jest jednak muzyka anglosaska. I nasze utwory powstają właśnie w podobnym stylu i ten język jakoś tak nam lepiej podchodzi. To nie wynika z żadnej reguły narzuconej, czy żadnej zasady, że nie gramy po polsku, bo dzisiaj nawet graliśmy jeden nasz pierwszy kawałek, który napisaliśmy w ogóle, zagraliśmy go po polsku i być może w przyszłości coś nam jeszcze podejdzie po polsku, nie ma z tym najmniejszego problemu, natomiast to ponownie nie jest kwestia, nad którą się zastanawiamy. Po prostu nam się wydaje, a to jest jakby dla nas kluczowe w muzyce, dla naszych czterech osób, i ten piąty, co tam leży, też, że jednak ten angielski lepiej brzmi w naszych utworach. Koniec, kropka i nie wnikamy w to, czy jak będziemy odbierani, bo my naprawdę nie jesteśmy zespołem skierowanym na przeboje radiowe, skierowanym na cokolwiek. My po prostu sobie chcemy nagrywać płyty, które przede wszystkim podobają, czterem się podobają te piosenki. A dopiero później staramy się to fajnie nagrać. Tu wielka zasługa właśnie Daniela. I dopiero potem zaprezentować je publiczności. Jeżeli jej się to podoba, super. Jeżeli ktoś powie, że jesteśmy frajerami, którzy grając, nie ma sprawy. Jeżeli ktoś powie, że o, faktycznie, Kocis fajnie brzmi, też super. Natomiast nie ma to dla nas
jakiegoś takiego większego znaczenia te opinie. Z jednej strony na pewno nie przestaniemy grać dlatego, że ktoś nam powie, że jesteśmy do dupy, a z drugiej strony nie staniemy się gwiazdami rocka, bo ktoś nam powie, że gramy super. To z jednej strony spotykamy dziennikarzy, którzy mówią. Mamy nadzieję, że nigdy tylko chips. Więc widzisz, no dlaczego nigdy nie pytają, a jest drinka, że dlaczego śpiewa po angielsku, tylko się czepiają jako chips. No. Wiesz, mamy też dużo razy spotykaliśmy się z takimi opiniami też. No gdyby ta płyta była po polsku, to już byście coś tam i tak dalej. Ja wiem, wiesz, to jest miłe, wiesz, ja ci powiem, co chodzi, to też ja też czasami jako wokalista obserwuję zespoły, z którymi gramy, znanymi zespołami. Zdarza nam się zagrać, które śpiewają po polsku. Wiesz, fajnie jest, kiedy tłum 500 osób śpiewa twoje piosenki. Zdaję sobie z tego sprawę, jest to fantastyczna sprawa. Chyba nie może być nic lepszego dla wokalisty i dla zespołu słyszeć tłum, który śpiewa twoje piosenki. Nas zaskakuje jedno, że nam się też to zdarza, więc nawet po tym angielsku ten tłum gdzieś tam sobie po cichu pod nosem do piosenki nuci, więc to jest też fantastyczne i dla nas to jest też duży sukces. No ale tak jak Wojtek powiedział wcześniej, na dzień dzisiejszy jakoś sobie tego nie wyobrażamy, ale też nigdy się od tego nie obcinamy i być może wcześniej czy później nagramy płytę po polsku, albo znajdą się tam jakieś ze 2-3 utwory może w tym języku. Posłuchamy. To wróć do naszej pierwszej płyty 9, albo posłuchaj Still Alive, albo nie wracaj, może znajdę tak. Albo na przykład nawet posłuchaj sobie naszej płyty Still Alive, tam znajdziesz parę numerów po polsku. Okej, posłuchamy. A na Nowy Rok macie jakieś plany konkretne? No najważniejszym dla nas jakby konkretnym planem, założeniem jest data 10 luty, czyli ukazanie się naszej trzeciej płyty przez Metal Night Production, jest to 18. No myślę, że to jest dla nas w tym roku najważniejsza sprawa. No i zobaczymy, co się wydarzy tak naprawdę. Będziemy czekać. Zobaczymy. No i oczywiście plany tak naprawdę, czy to jest Nowy Rok, czy to nie jest Nowy Rok, zawsze od samego początku istnienia. W naszym przypadku są takie same. Tworzyć coraz lepsze utwory, nagrywać coraz lepsze płyty. I to się nie zmieniło i to jest od początku to samo. I jeżeli w naszym gronie naszych czterech osób stwierdzamy, że to się udaje, że to ma sens, to jest dla nas taki wystarczający motor napędowy do tego, żeby grać dalej. I te plany naprawdę, to nie ma nic wspólnego z noworocznym postanowieniem. Będę grzeczniejszy dla mamy, nie będę używał brzydkich wyrazów, albo będę grał ciszej na tonach. To dużo koncertujecie? Przepraszam, ciszej na gitarze. Ale prowadzący. Wiecie co, czy dużo koncertujemy? Koncertujemy tak jak jest to możliwe tak naprawdę. Jeżeli mamy taką możliwość, że cztery osoby mogą w danym terminie zagrać, tutaj mój wzrok się kieruje co prawda na podłogę, ale tak naprawdę jest skierowany na Pawła, gdyż to od niego tak w dużej mierze zależy. Wiemy, że jego zawód, czyli teatr, też ma podobne przełożenie, czyli weekend jest najbardziej pożądanym terminem. Kiedy tylko podrzuca nam wolny termin, zawsze staramy się to wbić, zawsze staramy się grać. A gramy naprawdę gdziekolwiek da się rozstawić scenę i dla kogokolwiek, kto ma ochotę tego posłuchać. Prawie 40 koncertów w 2013 roku, jak na nieprofesjonalny zespół, bo profesjonalny zespół żyje z muzyki. To jest, myślę, bardzo, bardzo dużo. Wiesz, znaleźć tyle czasu, wiesz, no, czterech facetów, którzy jednak pracują, utrzymują rodziny, wiesz, no. To jest duży sukces, myślę.